Nie ma powodu, by się chlubić. Nie powinniśmy jednak zapominać, że także i zwycięstwo niesie ze sobą wielkie niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwa, które wynikają z naszej przyrodzonej skłonności do wyniosłości i dumy. W godzinie walki odczuwamy naszą bezsilność i zależność, ale gdy tylko z pomocą Bożą odniesiemy triumf, to już nasze serca zapominają o tym, skąd nadeszła pomoc do zwycięstwa. Doświadczenie to każe wiernemu słudze pańskiemu powiedzieć z naciskiem: nie mów w swoim sercu. Tu bowiem bierze początek każdy upadek. Przez wzgląd na moją sprawiedliwość wprowadził mnie Pan, abym wziął w posiadanie tę ziemię, a z powodu niegodziwości tych narodów wypędził je Pan przed Tobą. Werset 4. Taka właśnie zarozumiałość, taka nieświadomość i takie powierzchowne zrozumienie dla charakteru naszych dróg tkwią w naszych sercach. Aż się nie chce wierzyć, że ludzkie serce jest w stanie podpowiadać tego rodzaju myśli przez wzgląd na moją sprawiedliwość. Jednak już sam fakt, że Mojżesz uznał za konieczne, by ostrzec przed tym Izraelitom, dowodzi niezbicie, że było to wcale takie, że nie było to wcale takie odległe, jak niejednemu mogłoby się wydawać. Wraz z nimi i my zdolni jesteśmy, by to, co Bóg czyni dla naszego dobra, używać ku wyniesieniu naszej własnej osoby, zamiast widzieć w tym powód dla oddania chwały Bogu. Lud twardego karku. Dobrze zrobimy, jeśli nakłonimy ucho ku ostrzegawczemu głosowi wiernego sługi Bożego, gdyż jego słowa dają nam do ręki skuteczny środek na zgubną własną sprawiedliwość, która jest nam tak samo bliska jak ludowi izraelskiemu. Nie przez wzgląd na Twoją sprawiedliwość i prawość Twego serca idziesz, aby wziąć ich ziemię w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je Pan, Bóg Twój, przed Tobą i aby dotrzymać słowa, które Pan dał pod przysięgą Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Wiedz tedy, że nie przez wzgląd na Twoją sprawiedliwość daje Ci Pan Bóg Twój tę piękną ziemię w posiadanie, gdyż jesteś ludem twardego karku. Pamiętaj, a nie zapominaj, jak pobudzałeś do gniewu Pana Boga Twego na pustyni od dnia, którego wyszliście z ziemi egipskiej, aż do przyjścia waszego na to miejsce, byliście krnąbrni wobec Pana. Wersety 5 do 7. Fragment ten unaocznia dwie wielkie zasady, które są w stanie zachować serce we właściwym moralnym stanie pod warunkiem, że zostaną dobrze zrozumiane. Najpierw Mojżesz przypomina ludowi, że to, iż mogli objąć Kanaan w posiadanie, było niczym innym jak tylko wypełnieniem obietnicy, którą Bóg dał ich ojcom. Wypędzenie siedmiu narodów Kanaanu było zgodnie z zasadami Bożej sprawiedliwości, konsekwencją ich nieprawości. Każdy właściciel majątków ziemskich posiada prawo, by zwolnić złego dzierżawcę.
A mówiąc obrazowo, narody zamieszkujące Kanaan nie tylko nie zapłaciły czynszu dzierżawnego, ale także tak bardzo zanieczyściły dziedzictwo Boże, że nie mógł on zdzierżyć ich w nim ani o minutę dłużej. Dlatego postanowił ich wypędzić i to niezależnie od przyszłych mieszkańców ziemi. Bez względu na to, kto przejmie po nich dziedzictwo, jedno było pewne. Kananejczycy musieli zostać wydaleni. Ich nieprawość sięgała zenitu. Za to nie mogło spotkać ich nic innego, jak tylko sprawiedliwy sąd. Człowiek może uważać to za niesprawiedliwe i okrutne. Może mieć trudności, by pogodzić takie działanie z istotą, która zawsze dąży wyłącznie do dobrego. Gdy tysiące rodzin zostaje przepędzonych ze swojej ojczyzny i wydanych na pastwę miecza, niemniej Bóg wie, jak uporządkować swoje sprawy, nie pytając wcale człowieka o jego zdanie. Długo, bardzo długo znosił deprawację siedmiu narodów, aż w końcu osiągnęła stan nie do zniesienia. Nawet sam kraj nie mógł ich dłużej już unieść. Dalsza pobłażliwość oznaczałaby zaakceptowanie najstraszliwszych obrzydliwości, które u ludów tych były na porządku dziennym, a na to Bóg nie mógł pozwolić. Chwała Boża domagała się wypędzenia Kananejczyków. Ta sama chwała żądała także prowadzenia potomstwa Abrahama jako nowych dziedziców ziemi, którą mieli otrzymać wieczne posiadanie pod okiem Boga Wszechmogącego, Najwyższego, który posiada niebo i ziemię. Taka była perspektywa Izraela, gdyby tylko zechciał ją docenić. Wejście ludu izraelskiego do ziemi obiecanej i zachowanie chwały Bożej były tak ściśle ze sobą powiązane, że nie można było naruszyć jednego, żeby nie uszkodzić drugiego. Bóg obiecał dać Kanaan potomkom Abrahama jako wieczne dziedzictwo. Czyż nie miał prawa, żeby tak postąpić? Czy niewiara może odebrać Bogu prawo, by zrobił ze swoją własnością to, co sam uważa za słuszne? Ziemia należała do Pana, a On dał ją Abrahamowi, swojemu przyjacielowi na zawsze. Mimo to Kananejczycy nie zostali z niej przepędzeni, dopóki ich zepsucie nie sięgnęło zenitu.